Witajcie, foldermaniacy. Kapuga przesłała mi kilka nowych modeli od Petrified Fish, a dzisiaj PF878 Wing. Ja jestem Marcin, zaczynamy. Marka Petrified Fish, czyli chiński producent, który dość szybko zdobył popularność dzięki swoim budżetowym i dobrze wykonanym konstrukcjom, kojarzony jest z reguły z dość stonowanymi projektami. Tym razem dali się ponieść troszeczkę designersko, mam takie wrażenie, i te noże zyskały trochę innych, nietypowych kształtów, zwłaszcza właśnie model Wing. Zaczniemy jak zwykle od numerków. I na przykładzie jednego egzemplarza długość całkowita to 220 mm, więc całkiem sporych rozmiarów jest to folder. Głownia ma 92 mm długości, 4 mm grubości, a cały nóż waży 142 gramy. Ciekawostką jest fakt, że za projekt tego dość futurystycznie wyglądającego noża odpowiada pan David Chen, którego znamy z projektów takich jak PF Forward czy PAP, bardziej stonowanych w swojej formie. Podobnie jak wiele modeli tego producenta, także ten nóż pozostaje w sferze folderów budżetowych. Głównie to drop point ze szlifem płaskim poprowadzonym dość wysoko, z pionowym satynowaniem, a wykonana została z typowej dla tej półki cenowej stali D2, narzędziówki nie będącej stalą nierdzewną, o czym trzeba pamiętać, natomiast lubianą i słynącą z dużej agresji cięcia. Praca samej głowni to łożyska kulkowe, a za otwieranie odpowiada flipper. Jest to właściwie jedyna forma otwarcia tego noża, dlatego że sama głownia dość głęboko chowa nam się w rękojeści, w związku z czym tylko flipper pozwoli ją otworzyć. Dość ciekawy dźwięk przy otwieraniu. Tak jakbyście jeździli paznokciem po dżinsach albo sztruksach. I to nie tylko ten egzemplarz, wszystkie. W związku z czym można przyjąć, że konstrukcja tego noża sprawia, że taki wydaje dźwięk, dość przyjemny dla ucha. Rękojeść to okładki G10 na stalowych, odchudzanych linersach, odchudzanych po obu stronach. Liner lock, blokada typowa i dość dobrze znana. Co jeszcze? Clips. Clips stalowy, specjalnie chyba stworzony dla tego modelu Wing, zwłaszcza że przypomina trochę skrzydło, inny niż typowe klipsy dla chińskich producentów. Nie jest to co prawda klips Deep Carry, w związku z czym mniej więcej tyle noża będzie Wam wystawać z kieszeni, ale sam nóż jest dość smukły, w związku z czym nie będzie jakoś mocno w tej kieszeni przeszkadzał, mimo dość znacznej wagi. Klipsa nie przełożycie na drugą stronę, w związku z czym tylko tip-up dla osób praworęcznych. Otwór na linkę, taki owalny, spory, w związku z czym każdy parakord przeciągną tutaj miłośnicy ogonków, a z tyłu mamy backspacer wykonany z G10 i niezależnie od tego, jaką wersję kolorystyczną wybierzecie, backspacer będzie czarny. Typowo dla tego producenta Pivot posiada logo z jednej strony, z drugiej strony Torx, ósemka do jakichś tam drobnych ustawień czy likwidacji ewentualnie powstałego luzu. Noże nie posiadają żadnego luzu głowni. Wszystkie trzy, które dostałem, są dość solidne, zwłaszcza na budżetową formę noża, czy budżetową cenę, z jaką mamy tutaj do czynienia.
kwestii stylistyki nie będę omawiał, dlatego że jednym się nóż będzie podobał, innym nie. Natomiast trzeba przyznać, że nóż świetnie leży w dłoni. Dłoń sama ląduje w odpowiednim miejscu, a palec zjeżdżając po tej lekko garbatej rękojeści trafia idealnie w ten jimping na głowni, który no, jest taki dość wydatny. No i rzeczywiście poprawia ten chwyt. On tutaj naprawdę ładnie chwyta nam ten kciuk, w związku z czym można jak najbardziej tych sporych rozmiarów folderem popracować. Głownia ma spory brzuch tutaj, w związku z czym na pewno ułatwi nam to wiele prac, chociaż można by było pokusić się o jej wydłużenie, dlatego że rękojeść pozwalała na taki zabieg. No, jest jak jest. Takie było zapewne założenie. Jeżeli chodzi o cenę, to te noże, niezależnie od wersji kolorystycznej, którą wybierzecie, kosztują w sklepie kapuga.pl 199 zł. Foldermaniacy posiadają rabat grupowy, w związku z czym ten nóż kupią znacznie poniżej 200 zł. Tyle na temat PF878 Wing i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.